Siemanko, jestem Łukasz, to jest kanał Urbex Projekt i dzisiaj pokażę Wam, jak sami widzicie, opuszczony ośrodek wypoczynkowy. Obiekt jest wysoko położony, z tyłu jeszcze znajduje się fajny, zabytkowy, drewniany budynek wypoczynkowy. No i cóż, pokrótce będziemy sobie to wszystko zwiedzać. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój ostatni film z opuszczonej gorzelni. Bardzo mile są widziane oczywiście komentarze, jak Wam się widzi taki content, żeby nagrywać właśnie z POV. Mi się generalnie te ujęcia podobają, nie wiem jak Wam, ale mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Jesteśmy wyposażeni w gaz, mamy lampę, jest ze mną dzisiaj Wiktor z kanału Poszukiwać Rzeczy Historycznych. No i cóż, czołóweczka i lecimy z koksem. Generalnie szukałem informacji o tym obiekcie w sieci. Niestety informacji o tym obiekcie jest naprawdę mało. No i jak widzicie, spójrzcie sami jak skończył. Pełno opon, pełno śmieci. Można powiedzieć wysypisko opon. Tam jak widzicie mamy fajną drewnianą chatkę. Zobaczymy jak to wszystko wygląda, ale najpierw sobie zaczniemy tutaj od lewej strony. Przejdziemy cały budynek dookoła. Skończymy tu. A następnie zobaczymy co jeszcze jest do obejrzenia za tymi murami. Także lecimy. Nie wiem co tu jest dokładnie, ale wydaje mi się, że jakiś inspekcyjny tunel. Ale dokładnie. Raczej nie chciałbym się tam wbijać. Tunel techniczny, chyba tak. Do którego może na końcu filmu wejdę, ale jeszcze tego nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Generalnie fajne zdjęcia na pewno będzie można dzisiaj zrobić. Jak widzicie, pogoda dopisuje. No i tak samo jak w okrąglakach, nie ma tutaj już praktycznie żadnej szyby. Wszystko jest zdemolowane. Także podejrzewam, że z wyposażenia też raczej nic tutaj nie będzie. Jak w okrąglakach czy innych obiektach tego typu. Ale sam fakt, że miejsce to jest położone w naprawdę bardzo fajnej okolicy. Okej, tu zobaczmy, mamy ciekawą tapetę, fajne miejsce i tu chyba zrobię zdjęcie. Na pewno w miejscu tym odbywały się strzelanki z ASG. Zobaczcie, tutaj możemy zobaczyć ławeczki, gdzie można było sobie odpoczywać. Okej. Miejsce naprawdę klimatyczne, mimo że doszczętnie zrujnowane. Thank you.
skrzynki z bezpiecznikami, wszystko by wywieszone. Także podejrzewam, że wszystko tutaj będzie wyglądało tak samo. Niemniej dla kogoś, kto jest tutaj pierwszy raz, zawsze takie miejsca są nowością. Wszędzie można zobaczyć wyłamane drzwi, połamane. Dobra, myślę, że udamy się do góry. O, spójrzcie, tutaj nawet dosyć ciekawe malowidło. Oczywiście nie jestem zwolennikiem malowania ścian w opuszczonych miejscach, no ale... No i tutaj mamy takie zadaszenie ciekawe. Z tego co słyszałem, to po prostu właściciele splajtowali i to była główna przyczyna, dlaczego ten ośrodek został zamknięty. Także wyobraźcie sobie, jak tutaj musiało być fajnie, kiedy to wszystko tutaj funkcjonowało. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Tutaj jeszcze możemy zauważyć drewniane ozdoby. No i tutaj mamy widok na ten cały główny plac. Zobaczcie, tam jeszcze u góry mamy jakieś pomieszczenie. Także sobie przejdziemy tam. I tu jest właśnie ta chatka, o której wam mówiłem. Tam udamy się na końcu, kiedy już obejdziemy cały ten obiekt. Taka ciekawostka, tutaj chyba na pewno była sala imprezowa. Zobaczcie, tutaj mamy jeszcze kominek. Zanim tutaj wszedliśmy, spotkaliśmy dwie młode osoby, które nam powiedziały, że ich rodzice właśnie w tym miejscu przychodzili na imprezy. Także na pewno się coś tutaj odbywało. Zobaczcie tutaj drewniane dźwigary, filary. Nie wiem, jakie to miało zadanie, ale wygląda co najmniej dobrze. Tutaj mamy wyjście na dach jednego z budynków. Także musimy uważać, bo jest tutaj oczywiście pełno szkieł. No i tutaj mamy oczywiście komin. Cała ta okolica tutaj, zobaczcie, tam na dole wszystkie studzienki podkrywane. Także nocą na pewno trzeba uważać. Za chwilkę przejdziemy tam dalej, gdzie znajduje się ten balkonik. Tutaj troszkę niebiesko. Tutaj mamy kolejną salę. Spójrzcie na te gałązki tutaj, na te drzewka. Nie wiem, czy to widzicie. Taka ozdoba.
była tutaj z pewnością jeszcze jedna sala, w której imprezowano, jakaś świetlica swojego rodzaju. No fajnie to wygląda, fajnie. Jestem na balkonie, tak jak wam pokazywałem tutaj na rogu. Tak się prezentuje szczyt tego budynku. Tutaj jak widzicie jest ta drewniana chatka. Tam pewnie również były pokoje gościnne. Zobaczymy co tam się znajduje. Ale jeszcze sprawdzę czy u góry coś jest fajnego. I dopiero potem przemieszczę się w tamte miejsce. Tutaj również mamy drewnianą boazerię. Jakieś zawory. Ale jeszcze muszę sprawdzić co znajduje się w najwyższej kondygnacji. Dobra, tutaj mamy schody jeszcze wyżej. No i zobaczcie, jakie ciekawe graffiti. Znowu jesteśmy na dachu jednego z budynków. Spójrzcie jaka fajna serpentyna. Tą drogą właśnie jechaliśmy. Musieliśmy dostać się tutaj do góry. Sprawdźmy co kryje się po drugiej stronie korytarza. Ale podejrzewam, że nic tutaj nie znajdziemy. Zobaczcie, wszystkie kable, wszystko zostało wybebeszone. Z tego co widzę na podłodze wszędzie widać, że znajdowało się linoleum. No i tak jak myślałem, pustka. O, tutaj mamy jedno legowisko, także na pewno libacje się tutaj odbywały. Zobaczcie, jaka ciekawostka. Na pewno opakowanie po kulkach do ASG 6 mm. Opakowanie 1 kg. Dobra. Myślę, że mogę iść już na dół. Dobra, ja sobie jeszcze zobaczę, co znajduje się tutaj. A następnie przejdziemy do tej drewnianej chatki. Aha, czyli tutaj przejścia nie ma, jako tako. Tam widzicie Wiktora, przemieszcza się do góry. Także tutaj musiało być przejście do prysznicy. Czy to były prysznice? Wydaje mi się, że tak, zobaczcie. Z pewnością były tu prysznice. Po tej stronie również. Naprawdę trzeba uważać na te szkła. A i tu jest jeszcze jedna sala, w której nie byłem. No i tak jak mówiłem, wszędzie leżą powyrywane drzwi. O, to wygląda jak recepcja. Zobaczcie, co wy na to. Aczkolwiek możliwe, że tu była stołówka, wydawka.
Tak, raczej to będzie stołówka. Na 100%. Tutaj u góry jeszcze można spotkać instalacje różnego rodzaju. I spójrzcie, mamy nawet jeszcze szyb. Jest winda. Dzwoneczek. A tutaj możecie wcisnąć ten czerwony guzik i zasubskrybować mój kanał. Dosyć ciekawe miejsce. A, i tu jest druga winda. Aczkolwiek pewnie ta sama, tylko że na dole. A tutaj zobaczcie elementy wentylacji. Zostało tutaj rozwalone coś. Spadło na dół. Albo ktoś chciał po prostu to zwędzić. Ciekawe. Dobra. Jeszcze zejdziemy na dół, zobaczymy co tam było. A następnie udamy się do kolejnego domku. To jest chyba zejście do piwnic. Tej stołówki. Tak mi się wydaje, że to były jakieś magazyny. Na pewno tak było. Tu z pewnością były jakieś magazyny. Pewnie przetrzymywano prowiant, żywność, napoje. No i tu mamy ciekawe schody, które prowadzą do góry. Ale już nie będę nimi wracał. Ciekawe pomieszczenie, zobaczcie. Prawdopodobnie znajdowały się tu jakieś instalacje, bo jest tutaj dosyć duża wilgoć, także mogę jedynie gdybać, co tu było. Czy to jest sorbent? Tak, to chyba jest sorbent, tak mi się wydaje. Dobra, myślę, że to miejsce możemy już opuścić. A więc tak, oto ten drewniany domek, który tak bardzo mi się spodobał na zdjęciach. Sam jestem ciekaw, czy coś jeszcze zostało z wystroju tego domku. Oczywiście domek podpiwniczony. Wiktor zapewne jest już w środku tego domku. Ale tutaj jest syf. Jesteś tu, Wiktor? Okej, jak widzicie, mamy dziury w podłodze, także musimy tutaj uważać, żeby nie wpaść na dół.
Zobaczcie, wieszaczki także były tutaj. Jakieś ciuszki. Dobra, zobaczymy, co kryje się u góry. Jak myślisz, kto tu mieszkał? No tutaj pewnie były pokoje dla bogatszych gości, co? Czyli takie polskie? Możliwe, możliwe. I tutaj widać, że coś się paliło. No proszę, coś tu się musiało nieźle jarać. Ale tutaj nawet mamy wannę, zobaczcie. Ewidentnie coś tu się paliło. I z pewnością zrobili to oczywiście wandale. Zobaczcie, wszystko w sadzy. Wszystko w sadzy. Musimy uważać, żeby nic nam się tutaj nie zarwało pod nogami, ani nic nie spadło nam na głowę. Więc idziemy dalej. Czerwony dywan. I tutaj zapewne ktoś sobie spał. No dokładnie, tutaj jeszcze mamy rozpakowane prezerwatywy. No co, wbijamy do góry. Zobaczymy, co tam się kryje. Tutaj mieszkali pewnie. Ciekawy. Mieszkały krasnoludki może. Jakieś opakowanie od dekodera. O, jakie małe pomieszczonko, pewnie jakiś składzik. Tak, dokładnie. Za chwilkę zobaczymy jeszcze tam u góry. Mam nadzieję, że te schodki się nie zarwią. Ale jest tutaj jeszcze jakaś ukryta jama u góry. Łóżko oczywiście jest. Także to jest już praktycznie poddasze. Nic tutaj więcej nie ma. Rozejrzymy się jeszcze po tym ośrodku, czy są jeszcze w okolicy jakieś puszczone domki. A następnie będziemy śmigać dalej, może jakieś atrakcje po drodze spotkamy. Ciekawe w ogóle, po co im te wody było w tych baniakach. No, jest tutaj istny syf, tak naprawdę. Zobaczcie sami. No dobra, obeszliśmy teren dookoła. Niestety już nic więcej nie znaleźliśmy ciekawego. Jedynie ławeczki, gdzie można przysiąść. Dziękuję Wiktorowi, że przyjechał tutaj ze mną. Zawsze razem raźniej. No i co, w opisie tego filmu macie link do kanału Wiktora. Macie link do subskrybowania mojego kanału, mojego fanpage'a. Oraz wbijajcie na mój Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, to co robię. Jak widzicie, obiekt zniszczony, opuszczony z czasów PRL-u. No trudno, tak się stało, tego już nie zmienimy, ale takie są realia w naszym kraju. Miły widoczek tutaj się rozpościera. Za chwilkę tą serpentyną będziemy wracać do góry. To co, może poszukamy jeszcze coś w internecie tutaj w okolicy i będziemy kończyć. No dobra, utrzymajcie się, do następnego urbexu, cześć!